Dzień dobry, witam serdecznie, kolejny odcinek z Among Us. Zapraszam oczywiście na początek do lajkowania, subowania, rozumienia na Twitch, wam szejbie jak link w opisie, polecam serdecznie. Gramy sobie aktualnie na Mirze. I to są ostatnie nagrywki z moda Town of Us. Ponieważ będziemy zmieniać sobie moda na... Jak to się nazywało? Zadyszany jestem. Czekajcie chwilę. Zaraz sprawdzę, jaki ten mod się nazywał. O, weźmy z Kubim. Ten mod się nazywał... Znowu zapomniałem. Lunastelia. O! Jak się nazywa ten mod? Więc... tak się nazywa ten modzik. Więc będziemy sobie na niego przechodzić. Jest tam nowa mapa oraz jest dużo zmian w tych podstawowych mapach. Ten giga internetu. Co po co to zgłosiliście, Luna? Czy jesteś medium, czy tym altruistą, przyznaj się? Nie, nie o to chodzi. A ty po co sprzedajesz od razu? Co? Impostorerem jesteś? AB tego może? Nie zrobił. Słucham tak, cię, Luna. AB czysty. Bo byłam ciekawa, czy to transporter, czy to morphling, no. I chciałam zobaczyć, czy się zmieni, czy nie, ale zgłosiliście. To wygląda jak co? To ty jesteś transporterem? Nie rozumiem. Dawid, a kto to odchodzi? No to, a kogo widziałaś? Też nie. No, Luna była najbliżej. A gdzie było to ciało? Właśnie, no, dlaczego? Luna, kogo widziałaś? No właśnie, jakby podbiegam sobie do admina, stoi tam Didiri z kruszywem, Didiri zabija kruszywa, po czym zmienia się w Abiego i biegnie na dół. AB, powiesz co się dzieje, jesteś? Ja jestem w reaktorze i z Kubim stoję za grę. No to masz odpowiedź, no to morphling w takim dobra, razie. A to, a ile? Nie a no, ile ciało... mi się bardziej a wydaje, ile... że glitch. Dobra, a ile to ciało będzie miało sekund? No ma kilka sekund, no. Czy raz kogo ty widziałaś? AB'ego w kogo? AB'ego i Didiriego. Któryś, no to... nie wiem, któryś z tej no to wtedy AB mówi, że jest ten, no to Didiri no, w takim albo... razie. Skoro, no myślę, że Didiri. Skoro Didiri zamienił się w AB'ego, no to raczej Didiri po prostu zamienił się w AB'ego na oczach Luny, a nie odwrotnie. No tak, mówię o tym. No chyba, że to był transporter albo AB mówi się... No ale no, ale tak to Didiri by się do tego przyznał, no to dlaczego Didiri nic nie mówi? AB nie był transportowany. No ja nie zostałem transportowany, no jeśli Didiri ci nawet nie mówi, że tam był, no to Didiri jest, no prosto. Sprawa. Ja bym powiedział, że to imbir. A ty jesteś. Nie, to akurat nie imbir, bo akurat nie tym razem. A jesteście nie, razem? Czemu, okay, czyli czemu Delwekt masz mózg na tym? O, nie trafił. A, Maciej zagłosował Kinga i Delwekt na skipa, wszyscy zagłosowali. Dobrze, Delwexa. Dobra, za Delwexa, bo na skipa zagłosował. Nie, na Lokiego. A na Lokiego, czemu na Lokiego? A później Kinga. Tak. Ja aha. Kogoś innego głosowałam. No nie wiem. Najproste. No i nara, Delwex! Oj, nara! Nara, kurwa. Tak brutalnie snicza wyrzucić, to jest nieporozumienie. No trzeba było zagłosować na skipa, jeśli już. A nie na Lokiego. Dobra, lećmy w takim razie. No Kubiego trzeba pilnować, kurczę. Jest Kubi, tutaj jest Kubi. Fajnie by było, gdyby ktoś tutaj walnął. Dobra. Zobaczymy, czy się mnie posłuchałem, jak ogarnę taktykę na ATM-a. ATM? O, dobrze, dobrze to zgłosiłeś. Kinga stała tam tak długo na dolnym, a nie naprawiała słuchaj, tego. Słuchaj. Cały czas wpisywałam trójkę zamiast dziewiątki, bo jestem ślepa. No, dopiero nie wiem, pod sam koniec mi się udało. Ogólnie powiem... Za trzecim chyba razem dopiero. Powiem tak, zrobiłem coś na Hubim i on... dlatego zacząłem uciekać z kafeterii, bo Hubi jest zły. Nie powiem. Dokładnie. Że jest survivorem. Nie, w poprzedniej rundzie już przy mnie biegał. Nie wiem co chciał zrobić, ale chyba nie zdążył, nic bo tam jeszcze. Zrobiłem paski bo tam jeszcze ktoś był. Ja jest jesterem. Nie, on nie jest survivorem, bo on cały czas za mną biega. On ma coś, przez co za mną cały czas biega. Nie mam pojęcia co. Ja chcę cały czas biegam, jak ty klejmujesz, nie rozumiem. Skąd ty masz takie info, bo Syra byś nie. Bo w pierwszej rundzie biegał za mną całą rundę praktycznie, a w drugiej rundzie. Jak całą rundę? Wbiegliśmy razem do reaktora, zrobiłem dwa taski w reaktorze, skończyła się runda. Jaką złą rolę go oskarżasz?
Jaką złą rolę go oskarża? No właśnie, no nie wiem jaką on rolą jest, no nie wiem dlaczego on za mną cały czas biega. W sensie, powiedziałeś, że on za tobą biega, dopiero w... Ale niewidzialny był, by tylko przycisk teleport. Dopiero w drugiej... Nie! A gdzie jest teraz ciało? Gdzie jest teraz ciało? No przy karcie jak się robi admina. Co tam chuj no to... i niewidzialne ciało nie, było. Nie, Ej, by tak głupio nie zrobił. Czego bym głupio nie zrobił? Na tym, na baloniku. Wiesz, tak głupio nie sprzedawał od razu roli. Ale ja nie, ale ty nie wiesz jaką ja mam rolę, bo tak zakręciłem, że ty nie wiesz jaką ja mam teraz rolę. No więc... ja się domyślam, jaką rolę mógłbyś przejmować, a druga jest sprawa taka, że no i tak strzelający impostor nie żyje, więc no też i tak bym nie mógł mnie zestrzelić. Jak nie żyje, to mogę powiedzieć, że jestem imitatorem. Ja Kinga. Tak, jesteś imitatorem. No to, no to kto w takim razie był dobry z tej czwórki, ja która zginęła? Imitatorem. No i kto był dobry z tej czwórki? Delveksa nie mogę wziąć, Dedriego nie mogę wziąć, Kruszym był Spajem, a Kot Klakier zaraz się dowiem. No to Delveks był faktycznie Snitchem, Dediri był impostorem. No, ale Snitcha nie może, ale Dediri, ale tego, Delveksa mógłby wziąć rolę, gdyby Snitcha. Nie, on może wziąć Snitcha. Nie, bo Snitch widzi na spotkaniu tylko. Nie, się. Nie, ale. Na spotkaniu. Nie, nie tylko widzi, przecież ma strzałki do tych, do impostorów, jak skończy ta. W trakcie rundy. Czemu kurwa? Wow, jeszcze prawie dostałem głosowania. No nie, jednego głosu! Ale jest impostorem, bo nie naprawiała żadnego. Lepiej uważajcie na Kubiego. Możesz! W takim razie, Amy, to sprawdź Kingę. Nie wiem, gdzie Kinga poszła. Kurwa, no jednego głosu zabrakło. Jedna osoba zamiast skipnąć zagłosowałaby i już bym miał wina. Dobra, polećmy na dół. Kinga zabiła. Hubi zabił dosłownie na moich oczach. Kinga zabiła. Jeszcze czyjś. A wiesz, nie no, właśnie ja się tam dobiegłem, ja widziałem, że Hubi zajebał. Kinga nie, zabiła. Biegłeś klakier. Biegłeś razem ze mną, jak, nie mogłeś jak się biegłeś? Biegłeś? Jak ty mnie niby widziałeś, skoro Kinga byłeś za mną? Ja nawet cię nie widziałem tam z tyłu. Widziałem, ja tylko i wyłącznie widziałem, jak byłeś tam w ofisie, wtedy cię ostatnio dobra, widziałem, dobra, nie mogłeś mnie widzieć. On jest jesterem jak chuj, on jest jesterem jak chuj. Nie. Jest szansa, że to byli rowersi i jedna osoba wywaliła się. Nie no, widzę, widziałem w tym momencie, ciało jest na wejściu do Medbaya i Kinga zgłosiła to ciało. W tym momencie. No to ale Hubi tam zajebał. Nie zajebałem, jestem imitatorem, Kot Klakier był traperem. Nie, oni się pewnie, oni byli rowersami. Ej, sprawdziłeś tą Kingę czy nie? Sprawdziłem Imira na początku, no bo Kinga nawet nie wiedziałem gdzie na początku pobiegła. Bo ja jej nie widziałem, ja pobiegłem na górę, a na górze nie było Kingi. Byłaś... Może różnica pingu, ale biegłem równo z tobą. No nie, byłeś za mną daleko, ja tylko cię widziałem jak wybiegałeś z Office'a. Nie, chciałem cię sprawdzić moją rolą, dlatego za tobą biegłem. Jak wybiegałeś z Office'a tylko i wyłącznie wtedy cię widziałem. Ja na Kingę. Nie jest Kinga zabijającą, a co no teraz na pewno zabił Hubi, nie wiem czy Kinga jest zabijającą. Dobra, Luna daj na Kinga, bo Abe jest jesterem. Ale nie, poczekajcie, bo to mogli być rowersi, bo Maciej się wywalił na mnie, bo miałam weterana odpalonego. Raz, równaj to Luna, daj na tą Kingę. No ale na pewno tam Hubi zajebał, no. Nie. Aha, zrównaj. No to fajne zrównanie. Myślałam, że tego. Też myślałem, że będzie porównał. Ja też. Ale go. U mnie co to ty nie gadasz? Działa. Ale źle. No nie, nie patrz tak na mnie. Idź stąd. Nie patrz tak na mnie. No za mną biegnie znowu. No nie, no i mnie zajebał, no! Co? Zabiłem go jako szeryf. On go zabił naprawdę, kurwa, teraz. No, wziąłem szeryfa! Wziąłem aha. Szeryfa z imieniem. Nie, i tak bym go wyjebał, teraz no już ja nie też, wiem. Ja też, ja też, był egzekucjonerem. No. Miał egzę na mnie. Tak, bo mam selutka tego, co jak zreportuję, to widzę rolę. Oh, wow. Był egzę, miał na mnie. Ała, że dostał szeryfa, no! Ale nie tak bym go wywalił, bo w sensie chciałem chodzić w jego... A, no to faktycznie go odjebali. Po co ktoś go odjebał? Wyjebalibyśmy go i tak. No. Głupie to było. To teraz dobra, ale Luna przyznała się, że jest weteranem. Wixa nie chciała wyjebać tego, być może Wixa wow, jak jeszcze sprzedał Lunę. Nie jest z impostorem, dlatego tak nie chciała wyjebać go. Wyjdziemy z mojej roli, ale nie wiem skąd Wixa wiedziała. Ja nie powiedziałam, że ty jesteś impostorem i bałaś się, że wiesz, że... Ja nie powiedziałam, że ja coś wiedziałam. Aha. No to świetnie. Aha. No to nieźle nam poszło. No to...
Ja bym Lokiego promotowała. No, wydaje się, że Loki najbardziej. Czemu? Lokiego, no. Bo Loki ale, tak cicho ale, siedzi. Ale co mam mówić? Za każdym razem jak... Aha, gówno! Dokładnie, tak trzeba mówić. No, to niezłe gówno. Strzelaj. Ja nie wiem, Loki, po co ty w nich strzelałeś teraz, nie? Co? Ja pierdzielę. No, niepotrzebnie trochę, bo... No niepotrzebnie ty, bo David strzelałeś. Dawid i Wiksa szli za moją dedukcją. Co? A, to jeszcze nie koniec. Ja staję przy przycisku. Jeszcze jest arsonist. Więc się runda nie kończy w tym momencie. Patrzcie, widzowie, podjadam sobie kepsika. Jeśli coś oglądacie też do tego odcinka, to życzę wam wszystkim smacznego. No unlocko, mnie nie posłuchali tak jak ATM. ATM to wymyśla 40 ról jednocześnie. Ja tak nie potrafię 40 ról jednocześnie wymyślać. Dobra, ATM. Ja zrobiłem mu kilka zdecydowania. Dobrze, dobrze. Rolami. Że co? Nie, nie, kim nie. jesteś, Dawid? Nie po... A, nie masz imposterów, no właśnie. Kim no jesteś? Coś... Zeltraka mogę znać. No, kim ja jesteś? Jestem inżynierem. Zajebiście, a ile ci zostało napraw? Nie pamiętam. Zero! No, Wiksa. Aha, no to ona to musi być w takim razie. Deklu. Nie no, jak... Nie ma szansy, ja. Ja bym nawet zagłosował, ale jak powiedziesz, że nie pamiętasz, to... No bo nie wiem, no. A, nie udało się na IQ. O nie! Byś powiedział 4-3 cokolwiek, nie no, wow. To jeszcze... Akurat z trzech ostatnich no, osób żyjących akurat wybrałeś się rolę Wiksy. Wiecie co? Klakiera podpaliłem, nie mogę go zabić, bo go zabiliście. Kingę podpaliłem, tak samo. Tak, to działa wam, Agasie. Oni chcieli tam z Kingą, macie z Kingą, chcieli dobra zrobić. Ale ja pierdolę, że akurat, Kubi był imitatorem i podjebał szeryfa. Tej osoby. Ja nadal nie wiedziałam, kto to zabił właśnie, ja nadal nie wiem, kto to zabił. Czy Kubi podjebywał rolę co rundę, dopiero trafił na szeryfa po chyba 4 razach. Nie wiem, ja nie potrafię, kurwa, tak jak ATM wymyślać 80 ról jednocześnie. No przecież to jest jakiś dramat. A ty nigdy się z roli tak nie sprzedajesz na początku. Znaczy, ja miałem dziwną podpowiedź od tego. Ale ja nie powiedziałem tak bezpośrednio, jaką rolą jestem, więc no to no, było ja takie. Wiem, ale... Ja myślałem, że ty klejmujesz detektywa, nie? Bo, że masz podpowiedź. Ja myślałem, że ty detektywa klejmujesz, że ja byłem detektywem. To no to też, no to druga sprawa. No dobra, tym razem. Worf. No dobra, lećmy. No i co? Może nam się uda to zrobić, może nie, to się okaże za chwilę. Aha. No i ten Kubi. Nie wiem, kogo mam w ogóle Morfa. O, mam Guardian Angela. To pytanie, kto jest moim Guardian Angelem? Idealnie. Dobra. No nie schowasz tych dwóch, no. Aha. A ogólnie tak, zostałem jakby wyłączone światło, przeteleportowany do laboratorium. Dwa ciała są. Janitor albo ten zjadający. Nie ma zjadającego na tym modzie, jest tylko janitor. Dobra, ogólnie tak, wybiegam sobie z laboratorium. Po tym jak zostałem tepnięty do laba, nie wiem z kim, ale zostałem tepnięty do laba, wychodzę z laboratorium od lewej strony, tam przy wejściu i tym lewym, tam gdzie jest ta rakietka i jest tam ciało Wiksy. To chyba nie jest Kruszym, bo cały czas ze mną stał przy tym. No ja mogę wyklirować tylko i biego, bo no i nie mam, jest no i nie mam to... pojęcia, gdzie był Maciej, nie mam, nie wiem, nie wiem nawet wcześniej. Nie zabił. A 99% ile. Ale, a nie wiesz, a AB ile to ciało będzie miało? Nie mam pojęcia, ile ma to ciało. Nie masz pojęcia. Kinga, co ty robiłaś? Bo my się rozdzieliliśmy w Lunetce, co tak, tam tego? Tak, ja szłam w lewą stronę, bo mam zadanie, tak gdzie się klika te, jakby na lewo od laba, te cztery jakby... Ale to przeszłaś i nie widziałaś tego ciała? Nie, bo ja nie wyszłam jeszcze z laba. Ja poszłam tam na górę jakby, w sensie nadal w labie jestem. No na rakietkę poszłaś. Dokładnie, rakietka. No to nie ogólnie wiem, z tego killa to ja jestem chyba w stanie wyklirować Lunę. Czy na pewno macie pewność, że te osoby, które biegły do naprawy świateł nie zabiły? Bo wydaje mi się, że ktoś, kto biegł do świateł zabił.
Ja wiem, że Luna zbiegała w dół i raczej nie mogła zabić, bo jakby nie dała na kokomsów. Nie widziałam o tym, ale byłam wcześniej na ten... Nie, no kokomsów przez ciebie przebiegliśmy. A to nie widziałam, nie zwróciłam uwagi. Mi trochę śmierdzi Kinga, ze względu na to, że nie wchodzisz na rakietkę i nie widzieć ciała. Ale byłam kokomsów, więc... Ale to nie było na rakietce. Ja im z ale nie, no, ale przed, IB to było przed labem, na wyjściu z laba, czy trochę dalej? Pamiętajcie, że są często jestery i inne egzy, więc ja będę skipał jak na razie. No, w sumie... To jest no... na dworze, tak, AB? Tak, na dworze. No, to jest ja jak wybiega się, to leciutko w dół, no, tak między storage'em a labem. Okej. Okay. Teraz możesz i ze mną, Kruszym, dokończyć to zadanie, bo nie skończy... Aha. Wow, Jezus! O, fajnie, że Swapper się właśnie sprzedał, że jest w tej rundzie. No, nieźle. Koksuwe. Potężny. Dobra. Nawet spoko, że się sprzedał. Dobra, lećmy w takim razie do weaponsów. ATM za mną leci. Wydaje mi się, że ATM po prostu nam pomaga, bo jest Guardian Angelem moim. To jest spoko opcja. ATM w naszym teamie się na pewno przyda. Taki Guardian Angel to skarb. Nie zaprzeczę. Przyda nam się. On tyle będzie jakby wrzucał tyle wersji wydarzeń, że... Że no nie ma szans, że coś tu pójdzie nie tak. No dobra, myślę, że to będzie bardzo, bardzo łatwa gierka. Mam takie wrażenie. Mam nadzieję, że tylko nie zabiję ATM-a tak po prostu. No bo to trochę smutne akurat. Nikogo tutaj nie ma. Dobra. Witam. Kto naprawił światło? Ja naprawiłem. No widziałem to ciało, leżało już. Tylko chciałem najpierw naprawić światło. Luna, skąd uciekałaś? Powiedz mi, skąd biegłaś? Byłam z O2, byłam wcześniej w O2 i potem pobiegłam. Coś najpierw w Office. Ale to ciało już leżało, więc to ciało już tam trochę leży. A, no dobra. W Office? Bo laba szła do głębi laba, co nie? Luna szła. Nad światłami ciało jest. Ej, ja za dwóch coś. A ty dalej wejście do świateł. Ja byłem w specimenie i wyszedłem z niego. Tak, tak, tak. Gryli nie mógł tego tak, zrobić. I Loki też tam był. Tak, tak, i Kruszym okay. Też. Ja też byłem, tak. Sporo osób można wyklirować. Nie, nie będą mnie podejrzewać. Piątka? Piątka tak. Chyba, tak, jest czysta z tego. No z tego killa, tak. A wy byliście wszyscy razem? Bardzo... Ale są dwa tak. Kile chyba, nie? Mi bardzo śmierdzi nie Dawid. Nie, jeden jest kill. Dlaczego mam śmierdzić Dawid? Dla mnie też, no Dawid, jak coś wróciłem i... Za to, że podjebałeś mojego skina. A gdzie ty Dawid teraz jesteś? Jaki twojego skina? No, ten mózg, tak, jest mój, pierwszy go wziąłem. Potem specimena do laba i nagle raport, co nie? Tylko, że AB Luna są czyści braczy. No ATM za nami biega ogólnie większość rundy, wydaje mi się, że ATM. A no bo generalnie mam modifier flash, więc ten flashlight. Okej. Ja wszystko widzę, dlatego też widziałem Lunę. Ej, czekaj, kogo ty minąłeś, Dawid? Flashlight? No tego torcza, no. W adminie, potem specimenie minąłem Delvexa. Teraz nie widzę, bo ci nie powiem, no takie nie mam, ale... Tylko było zgłoszone światło. No nie wiem, no ja bym rzeczywiście tego Dawida może spróbował, no wypadałoby kogoś wyrzucić. No tak, próbuj. Znaczy no na pewno ja uważam, że... Na Sopera, który chce być śmieszkiem jak coś, to AB i Luna są raczej czyści. Ogólnie no. Wydaje mi się, że Hubi jest też clear, no żeby nie wracał do tego killa, gdyby on to zabił. No za tego killa myślę, że Hubiego mogę wyczyścić co najwyżej. Ja nikogo więcej prawie nie widziałem. No nie. Jedynie ATM, który na początku biegał. Sorry, Dawid, Delvex chciał cię wygłosować, więc. No. Dobra, to podmienię Delvexa z Lokim. No właśnie. Nie, mnie to stawia trochę w dziwnej pozycji, wleci, ale no. Od laba rozdzieliłam się z właśnie wszystkimi. A to czemu nie zamieniłeś siebie, jak byłeś soperem? Mógł jak kogoś nie wyrzucić. Panie, nie dałem. Nie, jestem taki niemiły. Kurde. Dobra, weźmy sobie jeszcze jednego tutaj morfa. No i okej. Okay. Nie wiem czemu jak był swaperem nie zamienił siebie, to było tak bez sensu. Nie, to byśmy mieli pewność, że rzeczywiście ten swaper jest git. W sensie, że to rzeczywiście jest swaper i wtedy impostor by mógł strzelić. No dobra, lećmy stąd. Lećmy na górę. Teraz tak, może włączmy kompsy. Dobra.
On ma tarczę? Albo to jest impostor chyba. Dobra, zmieńmy się, wmorfujmy. Dobra. Delbex. Masz rację, to byłem ja. A czemu to byłeś ty? Co zrobiłeś? No bo, no bo szeryfem jebnąłem. Lokiego? Tak, bo Loki zabił. Loki zabił? Jak widziałeś na komsach to? Nie. No tam kółko za wszystko było, patrzę, no ktoś zabija ciało, leży takie czerwonawe, to chyba Vixa była. Albo Hubi. No i Loki biegnie tam w dół. Mówi, dobra, to chlasnę go jako szeryf, nie? I trafiłem. Czemu uciekałeś na komsach, jak biegłem? No, tam właśnie, znalazłem... Tam znalazłem... Jakbyś był szeryfem, to byś nie uciekał. Po prostu no. Teraz mówisz, że szeryf będzie przyłapali, bo komsy naprawili. A mi się nie. Wydaje, że... Znaczy tak mi się wydaje, że Delvex mówi prawdę ogólnie, bo on w pierwszej rundzie... Bo jesteś jego kolegą impostorem? Nie, bo w pierwszej rundzie był w O2, więc tak jakby... to nic znaczy, zabił na komsach. No, ale nie, szeryfa jest bez sensu w tym momencie. Ale dobra, no ale to... Delvex, ale wiesz, no jakby nie patrzeć... Skąd bieg Loki? Nie, Loki stał w tym samym miejscu, co było to ciało Vixy chyba upadające. Ale gdzie było to ciało jeszcze raz? Wszystkie trzy ciała są nad kompsami. Po prawej był Kruszym, na górze upadało no ciało i chlasnąłem Lokiego. No, ale uciekałeś od ciała. Nie wiem, tam nawet nie było. Tam były trzy ciała wszystkie, nigdy no, nie ale uciekałeś, ale... czemu uciekałeś? Czemu nie zgłosiłeś? Krążyłem wokół. Kompsy były. Nie krążyłeś, widziałem jak uciekałeś perfidnie. No i ale patrzcie, są komsy, więc nie zaraz było, o komsy są, po co zgłaszasz, nie? Nie, ale to nie chodzi o to, mogłeś czekać przy ciele, aż zrobią komsy, ty spierdalałeś jak nie dalej, nie krążyłeś ale to, wokół ciała. Ty, ale nie zrozum, wiem, ale dokładnie, może jakiś werewolf po prostu. No, wydaje się, Lok, może Lok, ja Delvex. Może to Delvex po prostu zapierdala tam wszystkich. A mi się wydaje, że to jest ATM i ja pierdolę. Nie, oni się chronią nawzajem. Ale jak się chronią? No po prostu za mną biegał, no. No dobra, ale słuchaj, pierwszy kill... Nie, Klakier broni Delvexa i teraz w pierwszej rundzie nie mogłem zabić, bo zostałem teleportowany praktycznie do laba. Krzyczeć próbuje, dajcie na Delvexa, bo on przykrzyczeć próbuje. Broni go. Delvex uciekał od ciała na komsa. Uciekał od ciała na komsa. Delvexa dajcie. Uciekał od ciała na końcu. Mówię, w pierwszej rundzie to ciała już długo leżały, bo ja wybiegałem dopiero z laba i zgłosiłem od razu ciało. Ponieważ wydaje mi się, że Loki w ogóle zadań nie robił, tylko chodzi właśnie za mną dwie rundy. No, jeden na no dobra, ale no nawet jeśli Loki był impostorem, no to Delvex może być neutralną zabijającą. Tam były trzy ciała, więc obstawiam, że jest jakiś werewolfem i po prostu zabijał osobę po osobie w tamtym werewolfem miejscu. Werewolfem to był chyba Loki. W sumie zmienić się w ATM, a takich dwóch ATM-ów biegnących. Idealny plan. No dobra, weźmy sobie tutaj szybciutko paliwko. No dobra, poczekajmy chwilę. Udałoby się Lunę znaleźć. I po prostu razem z Luną. Dobra, włączmy komsy. A nie, to jest kolega. Nie rób tego. Luna. No i czekaj. Czekaj. Pozamykam wszystko. Czekaj. Nie zrobią tego. Nie zrobią tasków. Nie zrobią. Nikt to nie idzie nawet. Czekaj, ty czekaj. O, witam. Dobrze, no, ale kurwa, team. Ja nie, dlaczego wy w ogóle wierzycie w wszystko, co mówi ATM, kurwa? Ja to powiedziałem wierzy. Dobrze, że się klirują, że się ATM kliruje z AB'em. Nie, ale stworzony do tej roli. Ja pierdolę no i bo... wy wierzycie we wszystko ATM. Ale ja naprawdę nie zabiłem w pierwszej rundzie, tylko w drugiej. No, ale liczem się zmienić tam kogokolwiek, nagle komsy, biegnę do komsy, no. Kogoś zabić. A to ja w ogóle niedobrze mówił w pierwszej rundzie. No tak, tylko wiesz, ja po prostu wiem, że... Ja wiem, że po prostu Delvex nie zabił w pierwszej rundzie, bo on był w O2, tam padły dwa kille i tak samo wiem, że Luna nie zabiła i wiem, że Emil nie zabił, bo byli w O2. Wszystkie osoby, które były w labie, to popadały i chuj. A nagle AB i ATM się klirują między sobą w pierwszej rundzie, no dziwne. Kurwa. No dobra. A to i tak było. No bo zostałem tepnięty tam rzeczywiście. Tylko zostałem tepnięty obok ciała i zabiłem Vixę, która była akurat obok. No, nie wierzę, Fixa tak brutalnie zabijać. Fixa, powiedz im coś.
Powiedz im, żebyście nie zabijali tego. A ja czekałem na UW. Dobra. UW! O, dobra. Idealnie, Delvex. Araro. Kogo by tu walnąć? Ani tam. Jak ATM zacznie gadać głupoty, to w niego strzelę. Będzie idealnie. Dobra, idziemy do nawigacji. Dobra, pięknie, zrobiona nawigacja. A był chyba Kruszym, jeśli się nie mylę. Ktoś nie żyje. Co tam się stało? Masz szczęście, Kinga. Jesteś zielona, więc nie mogę tego nie zrobić. Mogę, chłopcie, co się sprzedał z roli w pierwsze dwie sekundy gry? Delvex? Myślę, że bejtuje. Co? To nie, ale, śmierdzi, ale na pewno nie jest. Na pewno nie jest to ten, nie jest to Kinga. Ciało jest, aha, w elektryku. Ale ty śmierdzi jakimś pajacem, naprawdę, ty śmierdzi takim pajacem. Ja nie, to wygląda. No... Nie. Ja tak do sprawdzenia. No dobra, jak do sprawdzenia, to będzie doskonałe. Nie, ja się domyślam, kim jest Delvex, nie? Ja tak dla jakoś... sprawdzenia. Nie. Muszę być guardianem. Już myślałem, że jest guardianem Kingi, nie? Dla sprawdzenia bym ATM-a wygłosował. A, teraz już się myślisz na poprzednią rundę, nie? Tak, dokładnie. Ale jakieś info, cokolwiek, jakby... No testujemy, czy Delvex jest Jesterem. Ciało i tak dalej, gdzie to? A gdzie? No mówiłem, przecież ciało w elektryku. A, dobra. A kto był obok? To ja i Kinga, ale Kinga przebiegła za mną, więc jest czyste. Maciej był w komsach, to też jest czysty. Tak. A Loki robił... Dowląd? Nie, Kruszym był w nawigacji. Tak, Loki? Gdzieś tam Klakier jeszcze niedaleko był, tam gdzieś przebiegał. Wixa też robiła dowolę. O, Klakier niedaleko? No niedaleko, nawigacji, no. A nie niedaleko. Niedaleko Kila. Dobra, Kubi, strzelaj. No tylko pół mapy. Czemu Kubi ma strzelać? Wystarczy do tego... Zgadnij. To napki robiłem, sorry. No, Delvex się pewnie zemścił na Davidzie, że ma taki sam skin. Ale on serio dostał 3 głosy, on serio może być tym czystym. Nie jestem. Szczerze to nie wiem, w kogo strzelić. W tej pierwszej rundzie ciężko ogarnąć, kto jest impostorem. Dobra, zróbmy upload. Już zjadłem, więc już nie będę jadł. Przepraszam, że jak was denerwowało to, że jadłem. Ale chyba nie było nic słychać, jak jem. Ten mikrofon przynajmniej ma taki plus, że rzeczywiście tych dźwięków, jak jem, nie słychać. Dobra, lećmy. Imbir. W porządku. Ja jest na kamerach. Delvex jest na kamerach. W porządku. Zróbmy to paliwo. Inżyniera mamy, czy... Wydawało mi się. Chyba inżyniera mamy. Coś tam było na czerwono, się świeciło. Właśnie taka strzałeczka była czerwona. Jakby ktoś coś włączył. Albo światło było włączone. Do Didi. Tak. A to pewnie ktoś, tak, zaczynałem mówić w trakcie, jedzenia. To trochę jakoś mnasza czasami, żeby bo szybko jem strasznie. Wybiegłeś z tego elektryka, potem się wróciłeś, podbiegłeś do mnie i poszedłeś sobie dalej. Tak, sprawdziłem, czy na pewno nikogo nie zabiłaś. No, jak miałam tam zabić, jak tam trójka była? Ale Klakier wybiegł, A potem zostałam sama. Z Kubim. Kubi poszedł. No, nie, ja jak Kubi wyszedł, też wybiegłem, zaraz za nim. Mhm. Nie widziałem. Dobra, Luna. Właśnie... A gdzieś ciało? Miałam zrobić kartę, miałam ATM po drodze, w sensie poszedł chyba na górę do kartery. Ale gdzieś ciało? No, Wadminie, bo się chciałam dać do tego. No, ale właśnie się zastanawiam, czy go zajebałaś, czy co, bo ja się zostawiałem tam z nim jakoś 8 sekund temu. Poszłam zrobić kartę, wychodzę z karty, do Nina wchodził chyba Maciej. Tak, ja właśnie wybiegałem na kabelki. Tak, i wychodzę i on padł? No to nie, czy on czasem bombki nie podstawił wam, a to się odsunęło? Albo to może być tak, że po prostu Luna chciała uciec z tamtego miejsca, zabijając, i po prostu nie zdążyła uciec, bo zobaczyła Macieja, która... Nie no, ale Maciej, skąd ty przybiegałeś do admina, Maciej? Ja ogólnie chyba wiem, kto zabił, no tak to zabił. Nie mogę chyba tego, a ATM, zobacz PW tylko na Discordzie i mi powiedz, czy mogę powiedzieć, czy nie. A? No nie, po prostu niech powie, bo ja nie wiem dokładnie. Nie, chodzi o to, że Hunter mu pokazywał, ale nie, to tego nie mówię. No nie mogę, no Hunter mi pokazywał ogólnie. Nie wolno Hunterem pokazywać. Nawet już drugi raz to robisz. To jest metagaming, Hunter ma robić taski. No. A gdzie był Hunter?
w storage'u. A kolo, alt. To trochę nam powiedziałeś, że to Maciej pobiegł z storage'a. Hubiego mijałem w storage'u. No. Raczej Maciej, w sensie nie bardzo wiem. Możliwe, co Luna mówiła, że Maciej z storage'a wybiegł, bo od góry nie wybiegał, bo ja biegłem. Nie, bo ja biegłem z elektryka do... przez storage czy do admina i mijałem Hubiego. Ale to jak tam zostawiłeś ciało? To bombkę zostawiłeś, czy co? Obrazki padajcie i spotkanie przy nas. Nie, ale bym nie zgłaszał spotkania. Zobaczymy. Czemu nie? Ej, ty jesteś trolem. Na mnie. A ja chyba przysłałem z elektryka. Dobra, spróbujemy walnąć Macieja. Chyba. No tak. No, to dobrze. Jak on wbiegał dopiero do admina? No nie wiem. Tutaj siedzi Maciej. Dobra, on wbiegł do środka. Nie no, Maciej nie wygląda jakby był kurczę impostorem. No totalnie, no poszedł taski robić normalnie. Już bardziej ja temu bym strzelił, tak szczerze. Że normalnie taski robić, zakończył te same kabelki, które miał. Potem zobaczę zrobić kartę, która rzeczywiście jest. Gdzie jest to ciało? O kurde, są trzy ciała. Ja Wiksa mijałem przecież z Loki. Co to jest? Koło 2, przebiegałem i nagle wywaliła się, po prostu padła. Koło 2? To musi być ten bomber, no to Maciej musi być tym bomberem. No ale to bomber? Nie, no nie wydaje mi się. Ale no nie, no a przecież Macieja z Lokim i z Wiksą. Maciej no. Przed chwilą był w adminie. Ja widziałem Macieja, no właśnie. Ale Maciej szedł tam jakby w stronę na Drillera. Ty teraz Wiksa nie żyje. Luna, pamiętasz? Były 3 kile. Luna, pamiętasz jak robiliśmy kabelki? Mógł w bait też wlecieć. Koło nawigacji? Ty robiłeś tam kable? No ty byłaś tam ze mną i ja biegłem w górę, a ty w dół. To jak biegłem w górę, to mijałem właśnie Macieja, Lokiego i Wiksa. Lokiego i Wiksa. Nie było mnie tam. Ja od razu pobiegłem na admin przez storage do komsu. No nie, no a ten troluje. Nie, no serio tam był. Serio tam był. Halo. No, co tam hobby? Maciej biegł właśnie w tą stronę też. No bo Wiksa mówiła, że The Deary podpala, bo tak dziwnie chodził, to akurat jestem w stanie potwierdzić. A, w sumie nagle tyle no i po prostu trzy... No, w sumie racja, no, to ma sens. No i bait mógł wlecieć po prostu. Chyba... Ktoś go może odstrzelił, a chyba... Wydaje mi się, że ktoś strzelił w arsonistę po prostu. Dobra, ale Atem troluje ogólnie. Nie wiem, czy on jest jesterem, czy on jest... Nie troluje, no serio tam, no. Był ale tam, ja, serio. Ja nie chciałam, nie widziałam tylko Wiksa i Lokiego. A to skąd by wiedział, że tam jesteś, jak tam nawet Venta nie ma, że mógł cię podglądać na kablach. Dobra. Ej, to mam świetny Atem, pomysł. Na kamerach nawet. O. Nie, nie jestem Jesterem. A, on strzelał chyba w ATM Jestera. No to jak on strzelał w ATM Jestera, to bym wyrzucił ATM-a. Ty pierdzielisz głupotę, skipować pierwszą rundę. No chciałem skipować, bo Maciej nie był... AB, bo pierdolisz głupotę. Maciej nie był impostorem. Ty cały czas próbowałeś go wyrobić. Nie, wiedziałem, chociaż, że jest bomber, bo kurwa, jestem traperem na karcie. A on, o nie, no, jeśli... Wiem, jeśli, jaką rolę ma Luna i wiem, jaką jeśli rolę ATM, Maciej, jeśli ATM... Ale myślałem, bo był Vigilant, nie, no to ja zawsze Luny. Jesteś, kurwa, traperem, a ten. Nie, ale serio, był Vigilant, rola Luny i bomber. Nie, no głupoty pierdolić. Nie, ogólnie powiem tak, mi się wydaje, że teraz może być problem, że zagłosowałem na ATM, bo na ATM, bo może być tak, że ATM był egze. Nie. I przez to, że Maciej się na nim wyjebał... Aha, to fajnie, że na mnie głosujecie. Ja pierdolę. Zatem po prostu, że Maciej się wywalił na ATM-ie, to teraz on jest Jesterem. Dobra, lećmy za nim. Dobra, zróbmy tutaj. O, walniemy go po prostu. Kurde, no jak ucieka. Nie widzę nic. Bo tu wbiegł. Kurwa, no nie wbiegł tu. O, bogowie. Nie wiem, czy on mnie minął. Walone światła, no. No nie mogę go walnąć. No i nie żyje ten. Gdzie jest walony ATM? No nie, no jeszcze... Dobrze, w końcu. W końcu go znalazłem. Drugie ciało jest w adminie. A, jeszcze jest jedno ciało Hubiego. Jebnąłem ATM-a. Nie wytrzymałem. W sensie, no, jestem szeryfem po prostu. Walnąłem ATM-a i ciało Delvexa jest jeszcze w adminie.
No bo on takie głupoty pierdzielił, że no musiałem go po prostu walnąć w końcu. A i wcześniej ATM też biegł z Hubim równo. Po prostu jak zgasło światło, to zgubiłem ATM-a przez to, że... Luna, gdzie byłaś? Połączył. Najpierw w tym przy security zrobić kable, potem poszłam na prawą stronę, bo zostały mi dwa taski w nawigacji, które zrobiłam i został mi ostatni w Sielcach. Aha, ciekawe. Nikt nie widział cię w sumie, nie? No bo ja z Kingą byłem, także... A i ATM też w poprzedniej rundzie próbował wmówić Lunie, że Luna go widziała. Chociaż prawdopodobnie ATM-a tam w ogóle nie było. Próbował się jakby... Nie założyłam, żeby tam był. Ja, próbował się w jakimś stopniu po prostu u Luny szukać jakiegoś ratunku, że tam rzeczywiście był, że potwierdzenia po prostu tego, że on tam był. No nie wiem, ale to takie no, po prostu wrażenie. Clear, nie? No co by nie mówić. Także dla mnie no nie, no jeśli byłbym impostorem... O, chuj. Nie było tematu. Akurat Luna powinna widzieć ATM-a, bo on stał przy mnie, a mnie no, widziała Luna. W sensie stałem totalnie na niej, na tych kabelkach no. I biegałem z nią, więc wiem jak ona mnie widziała. No więc nie wiem jak Luna nie widziała ATM-a, to akurat prawda ona co ja mówiłem, to prawda, w sensie... Tak samo jak ATM mi wjechał na tego, do admina i mnie zabił. I ten Emil, no i my ci bierzemy. No właśnie, ja zabiłem jako klakier na oczach Luny w adminie, a Luna powiedziała, że Maciej tam... No bo wiemy, to kończymy odcinek, elo.